2. Okres ojców apostolskich. 2. Pojęcie postaci wieczerzy pańskiej jako symboli otrzymuje się nadal. Jednakże w tym okresie poczyna zjawiać się u niektórych pisarzy chrześcijańskich koncepcja ofiary. Zrazu jako ofiary samych wiernych, zwłaszcza u Ignacego 1008, Justyna 1666, Ireneusza 202, a następnie u Cypriana 258. Już o ojców apostolskich, pisze Lichtenberg, spotykamy się z łączeniem pojęcia wieczerzy pańskiej z pojęciem ofiary. Nie uważa się co prawda tego za ofiarę Chrystusa codziennie odnawiano, lecz raczej za ofiarę samych wiernych składaną Bogu w dobrych uczynkach łaski i symbolizowanych przez jałmużnę, modły i kolekty. Do elementu uczty eucharystycznej, czyli dziękczynnej, dołączają się czasem elementy ofiary. Powoli zmienia się zewnętrzny obrzęd przyświęty. Jest ona już nie tylko ucztą, ale przede wszystkim ofiarą. Przy wieczerzy pańskiej używa się w tym okresie zwyczajnego chleba i wina zmieszanego z wodą, co ma symbolizować połączenie Ducha Bożego z Duchem wiernych. Jest to dodatek niespotykany w czasach apostolskich. Postacią wieczerzy pańskiej przypisuje się znaczenie uzdrawiające. Do udziału wieczerzy pańskiej dopuszczane są dzieci. 3. Okres. Okres ojców Kościoła. W 3 wieku i w 7 wieczerza pańska przekształca się w ofiary. Pisarze kościelni po Cyprianie głoszą już otwarcie, pisze Chaponnier, że wieczerza pańska jest ofiarą, lecz unikają bliższego określenia tego pojęcia. Co prawda upatrywano w tym nadal raczej ofiary ze strony wiernych. Nie brakło atoli takich jak Cyrych Jerozolimski, Grzegorz Nysy, Chryzostom, a przede wszystkim Grzegorz I, którzy posunęli się do twierdzenia, iż jest to poniekąd ponawianie samej ofiary Golgoty. W tym okresie zaczęto składać ofiary za zmarłych. Uważano, że odprawianie ceremonii eucharystycznej ma znaczenie przebłagalne i zachowawcze. Jakkolwiek Teodoryt Ambroży oraz papież Galezjusz I pozostali wierni idei apostolskiej, że wieczerza pańska jest tylko pamiątką, to raz rzucona myśl o ofierze powoli, lecz konsekwentnie toruje sobie drogę do prymatu. W ceremonii eucharystycznej zanika ewangeliczna prostota, a liturgia przybiera bardziej okazałe formy. W tym okresie pojawiają się pierwsze tendencje upatrywania w postaciach eucharystycznych obecności Chrystusa. Pojęcie rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa wypłynęło oficjalnie na forum Kościoła po raz pierwszy w roku 787 po Chrystusie, to jest na drugim soborze niceńskim. 4. Okres. Okres walk i sporów. Obejmuje wiek 7 do 12, a zwłaszcza wiek 9, będący okresem poważnych zmagań pomiędzy zwolennikami przenośnego, metaforycznego lub spirytualistycznego pojmowania nauki o wieczerzy pańskiej, a zwolennikami dosłownego, literalnego, czyli materialnego jej pojmowania, to znaczy pomiędzy ludźmi wiernymi idei apostolskiej głoszącej, że wieczerza jest jedynie pamiątkowym i symbolicznym wspomnieniem mąk pańskich, a ludźmi dopatrującymi się w eucharystycznych postaciach rzeczywistej obecności Chrystusa. Właściwym twórcą katolickiej nauki o przyistyczeniu chleba i wina w ciało i krew Chrystusa był pewien mnich benedyktyński z Corbei imieniem Paschaius Radbertus 786-861. W roku 831 wydał w świat dzieło dedykowane królowi Karolowi Łysemu pod tytułem Liber de corpore de sanguine domini, o ciele i krwi pańskiej, w którym otwarcie głosił naukę o przeistoczeniu. Nauka ta była początkowo ostro zwalczana przez wybitne osobistości Kościoła rzymskokatolickiego. Wystarczy wymienić Harbana Maura, znanego opata z Fuldy, a następnie Ratrama i Jana Szkota Eriugene,
Ten ostatni był nawet protegowany przez papieża Grzegorza VII. Największym przeciwnikiem przeistoczenia był Berengariusz Stours w 1088. Mimo silnej opozycji ze strony wielu biskupów i średniowiecznych teologów, nauka Paschazjusza zwyciężyła i utrwaliła się w Kościele katolickim pod nazwą transubstancjacji. Zwyciężyła, ponieważ wnosiła do liturgii sprecyzowane pojęcie ofiary, co obok idei rzymskiego kapłaństwa, jak również świątynnych ołtarzy, stanowiło ważne uzupełnienie i ostateczne wykończenie katolickiej formy służby Bożej. Piąte. Okres triumfu. XII do XVI wiek. Dogmatyczne określenie nauki nastąpiło na IV Soborze Laterańskim w roku 1215. Czytamy o tym. Nauka Kościoła zawarta jest w przysiędze przedłożonym Berengariuszowi do podpisu w liście Innocentego III przeciwko zwolennikom symbolizmu, w wyznaniu wiary przepisanej dla Waldensów i w nauce Soboru Trydenckiego. Wyraz transubstantia i był prawdopodobnie po raz pierwszy użyty przez Rolanda Bandinelli, późniejszego papieża Aleksandra III, 1181, a został usankcjonowany przez Sobór Laterański IV, 1215, który następująco orzeka. Tenże sam kapłan i ofiara Jezusa Chrystusa i Jezus Chrystus, którego ciało i krew w sakramencie ołtarza zawierają się prawdziwie pod postaciami chleba i wina boską mocą przeistoczonych transubstantiatis, chleba w ciało, wina w krew. Od Soboru Laterańskiego począwszy msza zajmuje naczelne miejsce w liturgii katolickiej, odsuwając kazanie Słowa Bożego na dalszy plan. Dwóch wielkich teologów katolickich, święty Tomasz z Akwinu i Albert Wielki, rozpracowało teorię mszy, wprowadzając podział między Eucharystią jako ofiarą, a Eucharystią jako pokarmem, czyli komunią. Oba elementy weszły na trwały w skład ceremoniału mszalnego. Sobór Konstancji w roku 1415 zabrania wiernym picia kielicha. Sobór Trydencki ostatecznie definiuje sakrament i na sesji w dniu 11 listopada 1551 roku ustala doktrynę o komunii, a na sesji w dniu 17 września 1562 roku o ofierze. Epokową datą jest 14 lipca 1570. Opublikowano wówczas definitywne reguły mszy. Najmniejsze szczegóły zostają określone i omówione przez rubrycystów. Szóste. Epoka współczesna. Ewolucja ceremoniału mszalnego nie jest zakończona. Wciąż jeszcze dyskutowane jest zagadnienie istoty samej ofiary, a zwłaszcza sposób zjawiania się Chrystusa Pana w Eucharystii. Problem ten omawiany był przez papieża Piusa XII w encyklice Mediator Dei. Ksiądz Fiorkowski poświęca tej encyklice następujący komentarz. Otóż papież, jak to było do przewidzenia, nie zajmuje się szczegółowym rozstrząsaniem kwestii istoty przyświętej i nie stara się o definitywne rozstrzygnięcie tej ciągle jeszcze dyskutowanej i kontrowersyjnej kwestii. Przyszłość okaże, jakimi drogami potoczy się dalszy rozwój ceremoniału mszalnego. Jest dzisiaj już nazbyt oczywiste, że nie jest ani co do istoty, ani do formy obrzędem ustanowionym przez Chrystusa. Jej istotna rola to pozbawienie wiernych ukrzyżowanego Chrystusa i odwrócenie wzroku od krzyża Kalwarii, Golgoty, jak również orędownictwa Jezusowego w niebie. Ceremonia mszalna z zastępstwem kapłanów, ołtarzem i ziemską świątynią przysłonił bez reszty duchową rzeczywistość
nowotestamentowej służby Chrystusa w niebieskiej świątyni, w której On sam na mocy własnej krwi sprawuje arcykapłański urząd przed Bogiem Ojcem w intencji zbawienia człowieka. Kościół ukrył tę naukę przed wiernymi, mimo iż jest ona fundamentalną zasadą apostolską, a święty Paweł poświęcił jej jeden ze swych listów, Żydów, rozdział 8, werset 1-2. Na miejscu niebieskiego ośrodka pojednawczej służby Chrystusa Kościół wystawił imponujący ceremoniał. Nie może to jednak przekreślić faktu, że reprezentantem wiernych przed obliczem Bożym jest Chrystus Pan, a pamiątką Jego krzyżowej ofiary skromny, a jednak uroczysty i podniosły obrzęd Wieczerzy Pańskiej. Ilekroć spożywacie, pisze Jan apostoł Paweł, ten chleb i pijecie z tego kielicha, śmierć Pańską zwiastujecie, to Bóg i nie przyjdzie. Czy znając prawdę ewangeliczną dotyczącą pamiątki śmierci Pańskiej, nie należy otrząsnąć się z błędów tradycji i służyć Bogu w czystości serca i wiary? Dziękuję.